Cześć wszystkim. Jak widać, ostatnio kupiłem sobie właśnie kamerkę, tylko do obrony, no ale w zasadzie stwierdziłem, że warto byłoby ją wykorzystać do czegoś więcej niż tylko jeden raz. Niestety nie do końca jeszcze sobie ogarnąłem, jak to wszystko uporządkować, żeby właśnie nie było słychać stukania w klawiaturę ani jak tukę myszką. No ale póki co to musi wystarczyć. Dzisiaj trochę inny temat, bo ostatnio wpisałem sobie w YouTube właśnie nonogram i jak widzicie pierwszy w chmurce macie jak grać. Natomiast nie za bardzo są tutaj wyniki polskie takie, które pomógłby początkującym. Dlatego właśnie mam zamiar tutaj to przedstawić. Oczywiście ja sam nie jestem jakimś mistrzem świata w to, ale myślę, że na tyle dobrze to umiem, żeby móc pokazać jakieś podstawy i kilka trików. Także zaczynając, polecam założyć konto na tej stronie nonogram.org. Na tej stronie macie wszystko, nonogramy czarno-białe, kolorowe. Możecie sobie wyszukiwać po filtrach, co tylko chcecie do tego. Ma dużo takich funkcji, które przydają się w rozwiązywaniu. Dlatego właśnie dzisiaj na tym się skupimy. Pokażę takie podstawowe nonogram 10x10 czarno-biały. Właśnie od tego najlepiej sobie zacząć. Myślę, że nie ma co na siłę forsować na początku dużych, bo ciężko wam będzie, się szybko zniechęcicie. Natomiast to jest takie po prostu na początek. Jak załapiecie podstawy, to później będzie łatwiej załapać resztę. Także weźmiemy sobie pierwszy lepszy. Ok, niechcąco przy powiększaniu nacisnąłem skrót klawiszowy służący do wyłączenia nagrywania, także muszę nagrać jeszcze raz. W takim razie po prostu zacznijmy od zasad. I tak najpierw jeszcze dla ułatwienia i nazewnictwa. Poziomo macie w ten sposób rzędy, pionowo natomiast kolumny. I lewym przyciskiem myszy tutaj macie kwadraty, a prawym krzyżyki. Więc zacznijmy od zasad. Dobrym przykładem, od czego można zacząć, jest 107. Takie duże, pojedyncze liczby. I robicie to w ten sposób, że liczycie sobie od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to samo robicie od prawej. 3, 4, 5, 6, 7. Jak możecie zauważyć, te cztery kolumny tutaj dla obu tych siódemek są elementami wspólnymi. Także nieważne jak zaznaczycie tą siódemkę, zawsze te elementy będą tymi wspólnymi. I to jest takie wstępne rozwiązanie tej siódemki. Nie jest jeszcze całe, bo w którą stronę musi to pójść dalej. Ale zawsze będzie w ten sposób, bo to są elementy wspólne. Innym takim dobrym przykładem może być to 2,6, takie troszkę bardziej zaawansowane. To oznacza, że najpierw musicie mieć dwa kwadraciki, przerwę, a potem 6 kwadracików. I to jest jeden ze sposobów, w jaki możecie to zrobić. Natomiast jest jeszcze drugi sposób. Możecie zrobić to też tak. I też jest on prawidłowy. I właśnie, jak możecie zauważyć, pewne elementy są tutaj wspólne. To znaczy, zawsze w drugiej kolumnie i w tych kolumnach zawsze tutaj są elementy wspólne. Także nieważne jak zrobicie to 2,6, zawsze te elementy będą elementami wspólnymi. Także w ten sposób właśnie należy robić te nonogramy. Co ważne, to, że jest najpierw 2, a potem 6, też jest ważne, ponieważ nie możecie zrobić sobie 6, a potem 2. No dlatego warto o tym pamiętać. Ja ostatnio, jak rozwiązywałem to, starałem się zapamiętać jakieś takie podstawowe rzeczy, które tutaj zachodzą i właśnie przedstawić wam je, żebyście znali takie częste sytuacje, które się spotyka i żebyście po prostu wiedzieli, jak je rozwiązać. W takim razie od czego zacząć? Najlepiej jest zacząć tam, gdzie macie pełną liczbę. W tym przypadku jest to nonogram 10x10, czyli taką pełną liczbą będzie 10. Niestety tutaj tego nie mamy, ale przykładowo, gdyby tutaj zamiast siódemki było 10, to po prostu robicie coś takiego i gotowe. Natomiast można też jeszcze 10 zapisać w inny sposób.
na przykład tak jak jest zapisane tutaj 2,7. Ponieważ sumując to 2 plus 7 daje nam 9 i wiemy, że musi być jeszcze jeden przerwy między tymi dwoma, czyli tak jakby 10. Tak jakby 9 plus ta przerwa. I tutaj już mamy tą przerwę, ona była już tutaj domyślnie zrobiona. Po prostu nie ma innego sposobu na to, żeby to rozwiązać. No i samo się odznaczyło. I właśnie w ten sposób należy to rozwiązywać. Kolejną taką sytuacją, która często się zdarza, to macie przykład pierwszy i drugi rząd. Tutaj już macie jedynki. I jak zauważycie, w tych rzędach są tylko jedynki. Zatem nie możecie dać ani tu kwadratu, bo wtedy wam wyjdzie dwójka, ani tu. Zatem w tych polach zawsze muszą być krzyżyki i to samo tyczy się tego rzędu. Kolejna metoda. Zauważcie tą kolumnę z siódemką. Mamy już w niej trzy krzyżyki. I tak jakby trzy krzyżyki plus 7 kwadratów, które ta siódemka oznacza, daje nam 10, czyli cały rząd. Nie ma tutaj już innego rozwiązania. Inna sprawa jest z tą siódemką w tym rzędzie. Mamy tutaj dwa pola już zaznaczone. I możecie też to zrobić tak, jak tutaj pokazywałem z liczeniem, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i tu 7. I jeśli zrobicie to również od drugiej strony, to wyjdzie wam dosłownie to samo. I 7 zawsze ma w takim 10 na 10 ma zawsze takie rozwiązanie. To jest przynajmniej póki co. Zawsze 4 kwadraciki po środku będą wspólne. I to jest rozwiązanie tej siódemki, póki co. Inna sprawa jest jeszcze, że mamy tutaj kolejne takie 2,7 jak wcześniej i na to też nie ma innego rozwiązania w tym przypadku. I wstawiając to pole, zrobiła się pewna rzecz, ponieważ mamy tu teraz 5 kwadratów i jeśli chcielibyśmy to dociągnąć w prawo, czyli 6, 7, zauważcie, że do tego pola nigdy nie dochodzi. I tu po prostu nie może być nic innego niż krzyżyk. Kolejna sytuacja jest tutaj też z dużymi liczbami, tymi 8, 7, 8. One nie mogą być zrobione inaczej niż w ten sposób, ponieważ jeśli policzycie wspólne pola, to zawsze wyjdzie to samo. Dla ósemki jest zawsze 6 pól, dla siódemki 4, czyli będzie tak. Teraz można już zauważyć, że to 2, 6 jest niemalże gotowe. Zastanówcie się nad tym polem, czy tu możemy dać kwadrat. No nie możemy, dlatego że wtedy wyjdzie nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potrzebujemy mieć 2, 6. Zatem rozwiązanie tego jest takie. No i właśnie się odznaczyło. Inną częstą sytuacją, która się spotyka, jest, zauważcie, jak tutaj mamy tę dwójkę. I mamy ten kwadrat. Wiemy, że ten kwadrat będzie należał do tej dwójki. I co może być w tym polu? Możecie zapozować filmik i się zastanowić. Natomiast ja już podaję rozwiązanie. Jeśli dacie tutaj kwadrat, to wychodzi wam jedynka, a musicie mieć dwójkę, więc tu też musicie dać kwadrat. Ale teraz wychodzi wam trójka. Zatem nigdy w tym polu nie może być kwadratu. Zawsze tutaj dajecie krzyżyk. I teraz ten krzyżyk daje nam kolejny wniosek. Co może być w tym polu? Pierwszą musicie mieć dwójkę, a jeśli dacie tutaj kwadrat, to macie 4. Czyli też tutaj kwadracik być nie może. Rozwiązanie tej sytuacji jest takie. Dalej, tu mamy jeszcze 2,7, które też można odznaczyć. Kolejna sytuacja. Tutaj mamy 5,1. I w pewnym sensie jest to taka sama sytuacja, jak było z tą siódemką. Tyle, że tutaj mamy 5 plus 1, czyli 6, ale wiemy, że między nimi będzie przerwa, czyli plus jeszcze 1. A mając już 3 kwadraty, wiemy, że nie może być innego układu niż taki. Ten krzyżyk znowu ułatwił nam kolejną sprawę, czyli rozwiązanie tego rzędu. Jeśli damy tutaj krzyżyk, to wtedy wychodzi nam tutaj trójka. A żadnej trójki tutaj nie ma, więc wiemy, że tutaj krzyżyk być nie może. Zatem co możemy dać tutaj? Jeśli damy kwadrat, to robi nam się 6.
a żadnej szóstki tutaj nie mamy, ani liczby większej. Także tu musi być krzyżyk i wyszła nam ta piątka, która jest tą piątką tutaj po środku. Zatem wiemy, że tu musi być pole. I do tego mamy na koniec jeszcze jedynkę, która będzie gdzieś w którymś z tych dwóch pól. No natomiast na razie jeszcze nie możemy zgadnąć, w którym z nich jest. Zatem dalej. Tutaj mamy 5-1, a w zasadzie ten cały nonogram jest już rozwiązany. Także ja go dokończę na szybko i zajmiemy się kolejnym. Gratulacje. Weźmy sobie jakieś kolejne, proszę bardzo. No i tak, od czego warto zacząć? Tam, gdzie są duże liczby i jest ich dużo. Czyli zacząłbym od tej szóstki, od tego 5,2. To 2,4 też jest rozwiązywalne. Tutaj mamy 5,2 w kolumnach. 2,2,3 też jest całkiem spoko, ponieważ tu jest dużo tych liczb. Są takie średnie, ale jest ich dużo. I zwróćcie uwagę na szóstkę. Jeśli możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo licząc od lewej, albo licząc od prawej. Jeśli zrobimy tak, licząc od lewej, 4, 5, 6. Natomiast licząc od prawej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zauważcie, że zawsze te dwa tutaj po środku są wspólne. Zatem póki co rozwiązanie tej szóstki jest takie. I to na razie tyle, co możemy zrobić. Teraz na przykład mamy, ten kwadracik dał nam całkiem sporo, bo możemy rozwiązać te kolumny, przynajmniej częściowo. Ten kwadracik musi należeć do tej piątki, zatem jeśli chcielibyście go pociągnąć w górę, to da się radę tylko coś takiego, więc 1, 2, 3. Zatem on musi iść częściowo w dół i to jest tylko na to jeden sposób taki. I to na razie tyle, co wiemy też z tego, z tej kolumny. Kolejne, co możemy zrobić, to 3-4. Mając ten blok, wiemy już mniej więcej, na czym będziemy stać. Możemy też go użyć do porównać ten kwadracik z tą czwórką, dlatego że gdybyście chcieli od tego pociągnąć czwórkę w prawo, czyli 1, 2, 3, 4, to zauważcie, że do tego pola nigdy to nie dojdzie. Zatem tu mamy pewny krzyżyk. Kontynuując, możemy teraz zrobić to samo co zwykle, czyli podliczyć od lewej 3, przerwa 4 i możecie to zrobić od prawej, czyli 4, przerwa 3 i zauważycie, że znowu tutaj się pokrywają kwadraty. Ups. I tu się pokrywają. No, także tu już tak przypadkiem w zasadzie gotowe rozwiązanie nam się trafiło i się odznaczyło. Kolejną rzeczą jest ten krzyżyk. I zauważcie, że on nam podzielił trochę grid na górną część i dolną. I możemy spróbować zacząć robić to od góry, czyli 2, przerwa. No i tutaj trójka nam się już nie zmieści. A co jeśli spróbujemy to zrobić od dołu, czyli 3, przerwa. I tutaj dwójka też nam się nie zmieści. Zatem wiemy, że dwójka jest w części górnej, a trójka jest w części dolnej. I teraz możemy dla każdej z tych liczb osobno policzyć sobie wszystko od dołu i od góry. Czyli no w tym przypadku tutaj dwójki nie za bardzo możemy zrobić, bo są cztery pola. Natomiast w przypadku trójki 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zawsze to pole jest wspólne, a zatem tu mamy... Póki co tyle możemy zrobić z tej trójki. Teraz znowu to pole. Wiemy, że tutaj od prawej strony ma iść 4, a mamy pierwsze pole z brzegu, czyli tu zawsze będzie 4. W ten sposób. Ten krzyżyk z kolei... Właściwie zauważcie, jak to jest, że robicie jedną rzecz, ona wam rozwiązuje kolejną. Rozwiązujecie tą kolejną, a to znowu to daje wam dostęp do czegoś nowego. I tak jest też tutaj. W tej kolumnie mamy mieć 5,2 i możecie chcieć zrobić to 5 w ten sposób, ale wtedy dwójka tu się nie zmieści, lub w ten sposób i też się tutaj dwójka już nie zmieści. I nieważne w jaki sposób zrobicie piątkę, zawsze dwójka będzie pod tym krzyżykiem. Znowu to jest to, co mówiłem.
Znowu z tego kwadracika i z tego możecie wyciągnąć kolejny wniosek. Z tego, gdybyście chcieli pociągnąć piątkę, do prawej nie ma problemu, natomiast do lewej. 1, 2, 3, 4, 5. Zauważcie, że do tego pola nigdy nie dochodzi i tu zawsze będzie krzyżyk. Podobnie jest z czwórką, jeśli chcecie ją pociągnąć w prawo. 1, 2, 3, 4. Do tego pola nigdy nie dojdzie, tutaj na pewno jest krzyżyk. I teraz tak, tu nam zostało takie jedno pole, patrząc na kolumnę. Wiemy, że od dołu ma iść trójka, zatem no, nie ma szans, żebyście tu wcisnęli trójkę, chyba że zmarzycie krzyżyk, no ale to wtedy robicie błąd. To zawsze musi być krzyżyk. I teraz pamiętacie, że był podział na górną część i dolną i w dolnej miała być trójka, zatem tutaj nie ma już innego rozwiązania. Z kolei znowu te dwa kwadraciki dały nam kolejną rzecz. W tym rzędzie od prawej musimy mieć dwójkę, zatem zaznaczamy. W tym musimy mieć jedynkę, zatem ona jest już oznaczona, wystarczy tylko dać krzyżyk. No i ona teraz się odznaczy sama. Tak jest. No i te rzeczy znowu dały nam kolejne odkrycia. Tu mamy mieć trójkę od dołu, zatem cyk trójeczka. Znowu ten kwadracik dał nam kolejną rzecz, którą będzie ta czwórka. Cyk. I to w zasadzie jest już z grubsza rozwiązane. No. Także ja to na szybko dokończę i za chwilę będę omawiał kolejne. Dobra, mamy kolejne. Okej, mamy kolejne. I tak. Już widać, czego warto tutaj zacząć. Czyli mamy tutaj dwie dziewiątki. Tutaj mamy 1, 6, 1. Też na pewno z tego 3, 1, 3 coś się da zrobić. Z tego 1, 4, 1. Także no, jest od czego zacząć. I tak. To 1, 6, 1 może wyglądać dość niepozornie, ale jest to tak naprawdę pełna liczba. Dlatego, że jeśli policzycie sobie sumę tego, 1 dodać 6, dodać 1, czyli 8. Ale wiecie, że są trzy liczby, a zatem między nimi są dwie przerwy. Tutaj między 1 i 6 i tu między 6 a 1. Czyli 8 plus 2 przerwy to tak naprawdę 10. Zatem jest tylko jedno rozwiązanie tego. Takie. I teraz jeszcze fajny będzie też przykład z tymi dziewiątkami, dlatego że możecie tak samo policzyć je od góry, jak i od dołu. I zauważcie, że zawsze wspólne elementy to jest to. Zawsze te dziewiątki będą wyglądać w taki sposób. I co ważne, one tutaj akurat są z brzegu, to nam całkowicie ułatwia robotę, bo teraz tutaj macie pierwszą trójkę, czyli to będzie tak. Dwójka. Mamy jedno pole, trzeba dodać drugie i krzyżyk. Jedno pole, krzyżyk. Dwa pola, krzyżyk. Trzy pola, krzyżyk. No i w ten sposób macie niemalże już połowę gotową. To samo możemy zrobić od drugiej strony. Mimo, że ta dziewiątka też nie jest kompletna, możemy wykorzystać to, co mamy, dlatego że jest to z brzegu. Tu mamy mieć trójkę, zatem ciach. Krzyżyk i to już się samo odznaczy dalej. Tu mamy mieć dwójkę od prawej, zatem tak. Jedynkę, dwójkę, trójkę, jedynka i dwójka. Teraz to się zaznaczy, tu już mamy niektóre rzędy kompletne. I tak, na przykład tutaj mamy mieć dwójkę od góry. Tu jest krzyżyk, zatem jedyne rozwiązanie jest takie. To samo jest na dole. Tu mamy już krzyżyk, więc tylko tutaj możemy wstawić tę brakującą dwójkę. To samo jest z tej strony. Można powiedzieć, że ten nonogram jest symetryczny. To samo mamy tu. Co możemy dalej zrobić? Przykładowo.
tutaj mamy mieć trójkę od dołu. Ten krzyżyk nam to w zasadzie uniemożliwia, bo nie możecie zrobić czegoś takiego i przekreślić ten krzyżyk, co był. Zatem tutaj nie może być kwadracik. Możemy to podliczyć. Zauważcie, że większość tego rzędu, znaczy może nie większość, ale boki tego rzędu mamy już zrobione. Zatem możemy policzyć tę czwórkę, której brakuje. 1, 2, 3, 4. Celowo zaznaczyłem te dwa pola, dlatego że jeśli policzycie to od prawej, 1, 2, 3, 4, znowu te dwa pola są wspólnymi. No i teraz to, co już wcześniej mówiłem, że jedno wynika z drugiego. To pole jest tak naprawdę tą trójką, wystarczy to jedynie zaznaczyć. Natomiast to pole wlicza się do tej dwójki. Zatem mamy gotowe rozwiązanie. Inna sprawa. Zauważcie, że w tej kolumnie mamy mieć same jedynki. Jeśli tu dam kwadrat, wtedy wychodzi nam dwójka, a żadnej dwójki tutaj nie będzie, zatem tu musi być krzyżyk. Znowu ten krzyżyk dał nam kolejną rzecz. Zobaczcie, tu w tym rzędzie brakuje tylko dwójki. Ona będzie wyglądać tak. Co dalej? Ok, to 2,2 wydaje się być niemal gotowe, dlatego że tu mamy jedynkę i tu mamy jedynkę. I możemy zaznaczyć krzyżyki, ponieważ nieważne, czy damy tutaj, czy tutaj, tutaj on nigdy nie dojdzie, ta dwójka. I to samo jest w tym przypadku. Nieważne, czy damy tu, czy tu, nigdy do tych pól nie dojdzie, a zatem krzyżyki. Dodatkowo, ten rzędy, przepraszam, kolumny, trzecia i ósma, mają się zaczynać od dwójki i już się zaczynają od dwójki. Nie możemy tutaj dać pola, dlatego że wtedy będzie trójka. Zatem tu jest krzyżyk i tu jest krzyżyk i ten rząd mamy gotowy. Teraz tu się wstawił krzyżyk i tu się wstawił krzyżyk, dlatego że ta kolumna jest już gotowa. Tu brakuje nam tylko tych dwóch trójek, ale mamy pola z brzegu, zatem nie ma innego rozwiązania. No i ja już to dokończę. No i mamy taką murkę. Także to tyle, jeśli chodzi o takie początkujące nonogramy. Może w przyszłości nagram jakieś większe lub kolorowe. Jeśli też macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach. Co jedyne jeszcze mogę dodać, to żeby się nie zniechęcać na początku, ponieważ wiadomo, nie będzie Wam wychodzić. Możecie sobie zatem oglądać ten filmik, cofać jakieś fragmenty. Na pewno coś tutaj znajdziecie pomocnego. I też może to trochę źle zabrzmi, ale nie porywajcie się na początku na jakieś większe, bo właśnie nie będzie Wam wychodzić i przez to można się łatwo zniechęcić. Także powodzenia, trzymajcie się.